Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o preparatach, które są ratunkiem dla skóry, na przykład w okresie letnim. O takich preparatach, które być może większość z Was już doskonale wie, ale pewnie też jest część osób, która jeszcze o tym nie ma zielonego pojęcia. A mianowicie, słuchajcie, lato to jest taki okres, który rządzi się swoimi prawami i zapewne zdarzyło Wam się, bo mi również, że na przykład podczas opalania niedokładnie wysmarowaliśmy się filtrem i w pewnych miejscach doszło do poparzeń. Albo też uprawiacie jakiś aktywny sport i nie macie czasu podczas tego sportu oczywiście dodawać sobie filtr na skórę, no i doszło do bardzo intensywnego opalenia, skóra jest zaczerwieniona, swędząca. No tych sytuacji może być tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście najważniejszą kwestią w okresie letnim jest to, żeby nie doszło do tych poparzeń. Dlatego tak głośno mówimy o stosowaniu filtrów z wysokim SPF, ale te sytuacje no niestety mogą nam się przydarzyć. Tutaj teraz do głowy przyszła mi też taka, gdzie na przykład opalacie się, leżycie sobie na leżaczku na wakacjach, no i nagle zdarzyło się, że zasnęliście. Budzicie się, a jesteście czerwoni jak raczki, skóra jest piekąca, doszło do właśnie takiego poparzenia słonecznego. No i co robić? Co robić w takich sytuacjach, kiedy już no, mamy ten krytyczny stan na naszej skórze? Jak ją leczyć? Jak działać? Co robić? I słuchajcie, jest taki preparat, który moim zdaniem powinien znaleźć się zawsze w Waszej wakacyjnej, wyjazdowej kosmetyczce lub też apteczce, ponieważ jest to preparat, który dostaniecie właśnie w aptece. Lub też powinniście go mieć w domu w razie różnych sytuacji, które mogą mieć miejsce związane właśnie z tym, że na naszej skórze pojawia się ten stan zapalny, zaczerwienienie, podrażnienie, świąt, pieczenie i cała reszta. Ten preparat to jest właśnie pantenol. Pantenol, dobrze usłyszeliście. Pantenol, a dokładnie pianka. Mamy dostępnych wersji tego pantenolu w aptekach bardzo dużo. Dzisiaj też Wam o nich opowiem. I są też takie wersje, gdzie mamy różne stężenia. Moim zdaniem jednym z takich najciekawszych pod względem składu, ale też między innymi działania i swojej ceny, jest pantenol med w wersji 10% właśnie stężenia pantenolu. I zacznijmy sobie od niego i od tego, co znajduje się w składzie tego preparatu. Jak widzicie teraz na przybitce, macie pokazany ten preparat, jak on wygląda, ale również jego pełny skład INSI. I w jego składzie, w tej formule właśnie pianki pantenol med, znajdziemy bazową wodę, mamy 10% pantenol, mamy trzy rodzaje gazu, mamy sok z aloesu, alantoinę, mamy humektant, ekstrakt z nagietka, substancję renatłuszczającą, która również odbudowuje barierę hydrolipidową, substancję pianotwórczą, trzy konserwanty, związki zapachowe, dwa zapachy wyszczególnione oraz regulator pH. No i jak widzicie po składzie, nie ma tutaj żadnych kontrowersyjnych składników. Mamy gaz, który będzie istotny, ponieważ mamy tutaj opakowanie w aerozolu. Mamy substancję pianotwórczą, czyli taką, która będzie nam te wszystkie składniki, które tam się znajdują w formule, tworzyć w konsystencję pianki. Mamy bardzo ciekawe substancje aktywne, które będą przyczyniały się właśnie do ratunku tej naszej skóry. Mamy ten 10% pantenol, czyli w bardzo dużym stężeniu, jak widzicie już na drugim miejscu po wodzie. No i oczywiście mamy zapachy, żeby ten preparat był też dla nas przyjemny. Co nam daje stosowanie pantenolu właśnie w tego typu preparatach? No, moi drodzy, pantenol jest cudowną substancją kojącą, łagodzącą dla naszej skóry. To, co jest bardzo ważne, to to, że pantenol stosowany właśnie w tego typu preparatach będzie łagodził te wszystkie objawy związane z oparzeniem skóry, z zaczerwienieniem, z pieczeniem. Będzie tę skórę odrobinę nawilżał, ale też ją koił.
No i też, co jest ważne, im wyższe jest oczywiście to stężenie pantenolu, tym bardziej efektywne będziemy mieć działanie na naszą skórę. Jak pewnie większość z Was zauważyła, wielu producentów kosmetyków stosuje pantenol m.in. w preparatach dla skór wrażliwych, podrażnionych, w jakichś preparatach leczniczych, preparatach po zabiegach. Właśnie ze względu na to, że pantenol ma cudowny wpływ na naszą skórę. Ale zwróćcie uwagę, że w tym preparacie, o którym teraz sobie rozmawiamy, czyli pantenol med, są też inne substancje aktywne, takie jak na przykład alantoina, która również działa łagodząco i kojąco na skórę. Mamy również ekstrakt z nagietka o bardzo podobnym działaniu jak alantoina, ale też wspomaga on gojenie się mikrourazów na naszej skórze. No i sok z aloesu, który będzie nawilżał, ale również przynosił nam ulgę, którą będziecie odczuwać po zastosowaniu właśnie takiego preparatu z pantenolem. Kiedy możemy sięgać po pantenol med? No właśnie w takich sytuacjach ekstremalnych. W takich sytuacjach, kiedy doszło do urazów na naszej skórze. Kiedy doszło do oparzeń słonecznych lub też innych oparzeń związanych z promieniowaniem. Kiedy nasza skóra jest zaczerwieniona, podrażniona, piecząca, czujemy taki świąd, a kiedy jest bardzo wrażliwa na dotyk, kiedy chcemy złagodzić to zaczerwienienie, które pojawiło się na naszej skórze. A ten preparat będzie również właśnie dobry dla wszystkich osób, których doszło do takich skaleczeń i mikrourazów podczas różnych czynności, ale też działania czynników zewnętrznych. Pantenol Med jest pianką o pojemności 150 ml, którą kupicie w aptekach tak maksymalnie do 15 zł, w zależności oczywiście od tego, w jakiej aptece będziecie go kupować. 150 ml to jest naprawdę dużo, bo to nie jest preparat, który stosujemy tak jak standardowe kosmetyki, czyli nakładamy go sobie codziennie na skórę, wklepujemy, nawilżamy i tak dalej. To ma być preparat, który ma nam służyć właśnie do tego, że kiedy dzieje się coś nie tak z naszą skórą, doszło do czegoś nie tak z naszą skórą, wtedy musimy nim zadziałać. I producent tego preparatu informuje nas o tym, takie instrukcje macie oczywiście na opakowaniu, ale też znajdziecie na stronach aptek, jak go używać. Możemy go stosować na ciało, możemy go stosować na twarz. Stosujemy go przede wszystkim w zależności od naszych potrzeb, aż do momentu, kiedy nasza skóra odzyska swój, no powiedzmy, naturalny stan, tak? Czyli zostaną złagodzone te zaczerwienienia, to poparzenie, kiedy skóra zacznie lepiej wyglądać. Oczywiście bierzcie pod uwagę to, że to nie będzie oznaczało, że na przykład dojdzie u Was do poparzenia i będziecie stosować przez 3-4 dni taką piankę, zobaczycie, że już jest wszystko ok na skórze, to znaczy, że skóra się wygoiła. Nie, skóra pracuje w swoim naturalnym procesie i na to, żeby odzyskała tę sprawność, którą miała przed poparzeniem, będzie potrzebowała kilku dobrych tygodni. Ale taka pianka jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem w momencie, kiedy widzicie, że coś się stało. W aptekach lub stacjonarnie lub też na stronach internetowych znajdziecie również inne wersje bardzo podobnej pianki. I mamy na przykład wersję travel, czyli taką małą wersję o pojemności 90 ml. Tutaj zaznaczam, że mamy tutaj już innego producenta. Pantenol Med to jest jeden producent, a pianka, o której zaraz Wam opowiem, to jest zupełnie inny producent i też jest różnica w składzie. Natomiast wersja travel 90 ml w cenie do około 10 zł to jest dobre rozwiązanie, żebyście taką piankę ze sobą zabrali na jakiś wakacyjny wyjazd. Lub też właśnie jeśli nie chcecie inwestować w pianki o większej pojemności, bo na przykład nigdzie się nie wybieracie, ale chcecie mieć taki produkt u siebie gdzieś w apteczce w domu, no to wtedy na przykład warto pomyśleć o tej mniejszej piance 90 ml. To jest zawsze dobre rozwiązanie, bo jak wiecie, każdy kosmetyk ma swoją datę przydatności i też po pewnym czasie nieużywany, no trzeba zutylizować, tak? Coś trzeba z nim zrobić, więc jeśli nie chcecie stawiać na dużą piankę 150 ml, wersja travel to jest zawsze dobre rozwiązanie. Ale w aptekach stacjonarnych czy też w aptekach online znajdziecie również piankę Pantenol Forte, tak jak wspomniałam, już innego producenta, w wersji 15% pantenolu, ale to, uwaga, jest już wyrób medyczny. Tak sobie przeglądałam różne strony internetowe, żeby znaleźć dokładny skład
tej pianki. Bo jak wiecie, producent, który tworzy wyrób medyczny, nie jest zobowiązany prawnie do tego, żeby udostępnić nam skład INCI. Składy INCI podaje się w przypadku kosmetyków. I zazwyczaj producenci, którzy tworzą wyrób medyczny, wyszczególniają jakieś tam substancje aktywne, substancje bazowe czy też pomocnicze. Natomiast udało mi się znaleźć pełny skład tej pianki, właśnie wyrobu medycznego w wersji 15% pantenolu. No i zobaczcie teraz, co tutaj z kolei znajdziemy. Jak już widzicie na przebitce, skład mamy inny niż w przypadku wersji pantenol med, tej 10%. Mamy tutaj na początku bazową wodę, ale mamy 15% pantenol. Znowu mamy substancje takie jak gaz. Mamy substancję renatłuszczającą, która będzie też odbudowywała barierę hydrolipidową. Ale uwaga, tutaj mamy ciekłą parafinę. Mamy tłuste emolienty, glicerynę, emulgator, uwodorniony olej rycynowy i mamy konserwant w postaci pochodnej formaldehydu. Nie ma tutaj żadnych innych, przepraszam, nie ma tutaj żadnych innych dodatkowych substancji, tak jak w przypadku pantenol med, gdzie mieliśmy wyciąg z nagietka, czy na przykład alantoinę, czy ten sok aloesowy. Tutaj mamy już zupełnie inny skład i mamy trochę tych substancji kontrowersyjnych, więc sami widzicie, coś za coś. Albo stawiamy na mniejsze stężenie pantenolu i troszeczkę inny skład, bardziej taki powiedziałabym ciekawszy, bo mamy te substancje aktywne, albo stawiamy na coś, co ma większe stężenie procentowe pantenolu, ale też już jakieś tam substancje kontrowersyjne. Więc to musicie brać pod uwagę, jeżeli będziecie stawali przed wyborem, czy wziąć 10% czy 15% pantenol. Oczywiście to nie zmienia faktu, że każdy z tych produktów będzie spełniał swoją funkcję, czyli będzie leczył, można powiedzieć leczył w nawiasie, będzie koił naszą skórę, będzie ją łagodził, będzie niwelował zaczerwienienia, podrażnienie, swędzenie, będzie ją koił, będzie też dawał taki efekt chłodzenia na naszej skórze. Jest w wersji pianki, więc jest też przyjemny w aplikacji. Wystarczy go rozpylić na skórze i tą skórę wymasować. Oczywiście tutaj w przypadku, gdzie mówimy o tej piance 15%, ta konsystencja będzie nieco inna, bardziej taka tłusta, też ze względu na to, że mamy tą ciekłą parafinę. Ale oczywiście w obu wersjach mamy substancję renatłuszczającą, czyli taką substancję, która stworzy delikatny film na naszej skórze i będzie chronić barierę hydrolipidową, która w momencie oparzenia, podrażnienia tak intensywnego, zaczerwienienia, no nie da się ukryć, że jest zaburzona, tak? Więc musimy postawić na taki preparat, który będzie chronił naszą skórę przed tym, co nadal będzie na nią wpływać, czyli tymi czynnikami zewnętrznymi, będzie ją łagodził, odbudowywał, ale też da nam takie poczucie, że w momencie, kiedy doszło nawet do tego pokwarzenia letniego, słonecznego i nie tylko, że ta skóra w tym momencie nie będzie nas boleć. No to tutaj też tak bierzemy to w nawias, tak? Ale warto o tym pamiętać. Więc dzisiaj chciałam Wam przedstawić taką moją propozycję preparatu, o którym powinniście po prostu wiedzieć w momencie, kiedy być może wybieracie się teraz na jakieś wakacje, albo jesteście już po wakacjach, albo nawet jesteście w domu, gdzieś na działce i powiedzmy, że korzystacie z tego słońca, czy też aktywnie uprawiacie sporty, biegacie, jedziecie na rowerze, gracie w tenisa, w badmintona, korzystacie z tego lata. Warto mieć na uwadze to, że są takie preparaty, które w tych ekstremalnych sytuacjach, kiedy coś z naszą skórą będzie się działo, są dostępne i warto po nie sięgać. Czasami gdzieś spotykam się właśnie z takimi komentarzami od Was, czy piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych: Anita, poradź mi, co mam robić, bo zdarzyła się taka sytuacja, nie wiem, jak mam teraz zadziałać na moją skórę. Czasami piszecie mi o nakładaniu jogurtu, jakiejś maślanki, kefiru, łagodzenie się wodą termalną. No tych sposobów naprawdę jest, słuchajcie, bardzo dużo. I nie da się ukryć, że wśród producentów, na przykład dermokosmetyków, pojawiło się wiele preparatów, które można stosować właśnie w takich sytuacjach, kiedy coś się dzieje. Pantenol, czy to w wersji med, czy to w wersji forte, to jest zawsze, no mówię, to jest taki dodatkowy produkt, który warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że coś takiego istnieje i jeśli
się coś stanie, to zawsze macie taki ratunek, bo momentalnie, w momencie kiedy nałożycie sobie, w momencie kiedy sobie zaaplikujecie taką piankę na skórę, zobaczycie, jak ona szybko działa, jak momentalnie łagodzi to zaczerwienienie, podrażnienie, daje wam taką ulgę i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze. Oczywiście skóra będzie się odbudowywała przez najbliższe dni, przez najbliższe tygodnie, regenerowała. Czasami dochodzi też do takiego intensywnego łuszczenia, o którym też na pewno, które na pewno każdy z was w swoim życiu przeżył, na pewno jako dziecko i nie tylko. Pamiętajcie o tym, żeby jednak nie doprowadzać do tych poparzeń. Poparzenia dla naszej skóry to jest najgorsze, co może się wydarzyć. I wiele badań wskazuje również na to, że poparzenia słoneczne związane są w dalszej przyszłości z występowaniem różnych raków skóry, w tym również czerniaka. Bo mamy tutaj działanie promieniowania. Doszło do uszkodzenia komórek skóry, bardzo silnego uszkodzenia komórek skóry. Dlatego tak dużo mówi się o tym, żeby jednak w tym okresie letnim bardzo na siebie uważać, chronić naszą skórę, stosować odpowiednie filtry. Nie ma takich filtrów, które dadzą wam stuprocentowe bezpieczeństwo i zablokują całkowicie działanie promieniowania. Tutaj też wpływ ma wiele czynników, jak między innymi to, o czym wam powiedziałam, że na przykład zdarzy nam się zasnąć i zapomnimy o tym, żeby zaaplikować dodatkowo filtr, który po kilku godzinach już nie ma tak intensywnego działania jak na samym początku. Czy też źle go rozprowadzimy, czy w niektórych miejscach nałożymy mniej, w niektórych nałożymy więcej. Czy przebywamy w miejscu, w którym to promieniowanie jest naprawdę bardzo silne, wysoka temperatura i nie tylko. Tych czynników jest bardzo dużo, więc jeżeli mamy taką możliwość, żeby mimo wszystko zabezpieczyć naszą skórę, żeby do tych poparzeń nie doszło, to róbcie to i pamiętajcie o tym. To jest dla was bardzo, bardzo ważne, bo skutki poparzeń, leczenie tego później jest bardzo uciążliwe, bardzo trudne czasami i też pojawiają się w przyszłości skutki uboczne właśnie tego typu działania. No, mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę was przekonałam do tego, żeby jednak na siebie uważać, żeby stosować te filtry. No i co robić, kiedy no, niestety dojdzie do takich ekstremalnych sytuacji, jak na przykład poparzenie słoneczne. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!